Witam Was serdecznie, kochane dzieciaczki. Przeczytam Wam utwór plastusiowy Pamiętnik. Jestem malutki ludzik z plasteliny, dlatego na imię mi Plastuś. Mam śliczne mieszkanie, oddzielny drewniany pokoik. Obok mnie, w drugim pokoju, mieszka tłuściutka biała guma. Ta guma nazywa się myszka, a zaraz koło gumki mieszkają cztery błyszczące, ostre stalówki. A z drugiej strony, w długim korytarzu, mieszka pióro, ołówek i scyzoryk. Z początku nie wiedziałem, jak się nasz dom nazywa. Teraz już wiem. Piórnik. Naszą gospodynią jest mała Tosia. Na lekcji rysunków siedziałem w ławce w rowku koło ołówka. Ołówek mi opowiedział, skąd się tu wziąłem. To było tak. Na pierwszej lekcji, zaraz po wakacjach, było lepienie z plasteliny. Pani rozdała dzieciom zieloną i czerwoną plastelinę i dzieci lepiły, co same chciały. Bronka ulepiła gniazdo z jajkami. Wicuś ulepił grzybki. Chłopcy pod okna ulepili samoloty, a Tosia ulepiła mnie, takiego malutkiego ludzika. Ja mam duży, czerwony nos, odstające uszy i zielone majteczki. Wszyscy powiedzieli w klasie, że jestem śliczny. Tosia mi zrobiła ołówkiem oczy i zaraz zacząłem patrzeć na wszystkie strony. A jak Tosia przylepiła mi uszy, to zaraz zacząłem słuchać, co się w klasie dzieje. I teraz wszystko widzę i słyszę i mieszkam sobie w Tosinym piórniku. Bardzo lubię, kiedy Tosia lekcje odrabia i nikt nam nie przeszkadza. Właśnie wczoraj Tosia pisała w swoim liniowanym zeszycie równiutkie, zgrabne literki. Takie śliczne jak w elementarzu. A ja siedziałem sobie na piórniku i po literkach odczytywałem, co też ona napisała. Tam było napisane tak. Ola lubi kota. A tu nagle, jak na zawołanie, hop, wskakuje na stół mruczek i zaczyna się bez żadnego szacunku ocierać o Tosi policzek. A psik wstrętny kocie, krzyknęła, zeszyt nam zamarzesz. Tosia delikatnie mruczka odsunęła, pogłaskała po grzbiecie i postawiła na podłodze, a do mnie mówi. Nie gniewaj się, Plastusiu, na mruczka. On widocznie poczuł, że o nim piszę. Aż zamrugałem oczami. Może to i prawda? Spojrzałem na mruczka zaciekawiony. Ale kot, jakby nigdy nic, szedł sobie cichutko na kocich łapkach na swoje ulubione miejsce za piecem. Wsunął się tam i umościł, że tylko sam czubek białego ogonka wystawał zza pieca. Tosia zabrała się do zwijania jakiejś ślicznej różowej wstążeczki, ale w tej chwili babcia zawołała z kuchni. Chodź, Tosieńko, będę piekła placek. Jeżeli chcesz, to jajka wydmucham i dam ci te wydmuszki. Tosia bardzo się ucieszyła i widać z tej radości i z pośpiechu zostawiła nas wszystkich na stole. Nic nie sprzątnęła do szuflady i pobiegła. Siedzę więc sobie na piórniku i myślę. Ciekawe, po co Tosi potrzebne te jakieś wydmuszki i ta różowa wstążeczka. Ale nie zdążyłem jeszcze zapytać o to gumy myszki, kiedy drzwi skrzypnęły i wpadł jak bomba fikuś z babcinym kapciem, a tarmosi go, a warczy, a oczami przewraca, jak to on potrafi. Teraz to już po tym biednym kapciu, myślę sobie, już go nic nie uratuje. A tu znowu drzwi się otwierają i wpada do pokoju Jacek. W tej chwili wikuś porzucił na środku pokoju kapeć i drapnął przez szparkę w drzwiach. Widocznie pomyślał, że z Jackiem lepiej nie zaczynać. Ale Jacek nawet nie spojrzał na pantofel i od razu pobiegł do naszego stołu. Jak tylko ten Tosi braciszek zaczął się wdrapywać na krzesło, to ja w tej chwilce myk do piórnika. Zatrzasnąłem za sobą wieczko i wołam do kolegów. Uwaga, uwaga, Jacek nadchodzi, alarm, piórnik w niebezpieczeństwie. Ale ledwo guma myszka zdążyła pisnąć, a stalówki zazgrzytać, kiedy Jacek trach otworzył piórnik. Wtuliłem nos w dno piórnika, na głowę naciągnąłem sobie wycieraczkę, ale Jacek wcale mnie nie dotknął, tylko długo grzebał w przegródce za ścianką. Wreszcie wyjął kogoś i zatrzasnął z hukiem wieczko.